Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku sadyceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli Jezusa w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeżeli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swojemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła i ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział, dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznali są za godnych udziału w świecie przyszłym i powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. No to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie. Nauczycielu, dobrześ powiedział. Już o nic nie śmieli się go pytać. Oto słowo Pańskie. Ludzka ciekawość jest niezgłębiona. Ciekawi nas wiele rzeczy, wiele spraw. I pytano o nie Jezusa Chrystusa. Miano do Niego wiele pytań. I tak przed chwilą usłyszeliśmy w Ewangelii, jak to sadyceusze pytali Pana Jezusa, jak tak naprawdę może wyglądać nasze życie po śmierci, jak funkcjonujemy. My jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych schematów, rozwiązań typowych dla naszego ziemskiego życia i to, co dotyczy spraw przyszłych, jest dla nas kompletnie nieznane. Jezus oczywiście odpowiada na te pytania, ale gdybyśmy my mogli znaleźć na miejscu tychże ludzi 2000 lat temu, jakie pytania chcielibyśmy zadać Panu Jezusowi? Co by nas ciekawiło? Co by nas interesowało? Ja myślę, że takie pytania to możemy zadawać nawet dzisiaj. Kiedyś przy okazji pewnych rekolekcji w mniejszej grupie z dorosłymi spróbowaliśmy w sercu zadać sobie pytania, jakie chcielibyśmy postawić Panu Jezusowi. Potem każdy głośno powiedział, jakie pytanie jest dla Niego na tym etapie życia najważniejsze. I przeważnie pojawiały się takie pytania. Panie Boże, co mam zrobić, żeby pójść do nieba? Albo, Panie Boże, co mam zrobić, żeby ktoś, kogo kocham, poszedł do nieba, ale niestety jest na najlepszej drodze do piekła. Ktoś inny jeszcze pytał o jakieś sprawy osobiste. Ktoś jeszcze inny pytał, co robić, żeby na świecie było mniej chorób, cierpienia, wojen. Wszystkie pytania były, myślę, ważne. Ale też, można powiedzieć bardzo otwarcie, na wszystkie pytania są już odpowiedzi. Te odpowiedzi udziela najpierw sam Jezus i są zapisane na kartach Ewangelii, Pisma Świętego. I sprawdza się to stare porzekadło, że kto czyta Słowo Boże, to wczytuje się w Ewangelii Jezusa Chrystusa, ten właściwie wie wszystko, co jest najważniejsze, aby móc spokojnie iść przez życie z pewnością tego celu, do którego zmierzamy. Ale też jeżeli ktoś
pomimo tego, co jest w Piśmie Świętym, twierdzi, że nadal brakuje mu odpowiedzi na pewne pytania, zawsze może też wsłuchiwać się w to, co mówi do nas Matka Boża, objawiając się w różnych miejscach na świecie. I właściwie te informacje, z którymi do nas przychodzi, niejako powtarzają te słowa, które wypowiadał jej Syn, które są zapisane na kartach Ewangelii. Matka Boża je tylko podkreśla, tylko wskazuje, jaką drogą mamy wypełniać to wszystko, co mówi Jezus Chrystus. I daje nam do ręki bardzo konkretne narzędzia, poprzez które możemy radzić sobie z tymi wszystkimi nieszczęściami, które nas spotykają, albo z różnego rodzaju problemami. I najczęściej mówi, prosi, módlcie się i odmawiajcie różaniec. I to może rozwiązać niemalże wszystkie nasze życiowe problemy. Ale też, kiedy ludzie pytają, co mają zrobić, kiedy dotykają ich liczne nieszczęścia, kiedy stają się ofiarami zła i kiedy wątpią, czy sama modlitwa im wystarczy, Matka Boża wskazuje jeszcze na coś dodatkowego. Wskazuje na swoje niepokalane serce. I tak się dzisiaj składa, że akurat omawiamy ten temat w sobotę, a każda sobota w Polsce poświęcona jest w sposób szczególny Matce Bożej. I tak chyba nie jest przypadkiem, że właśnie dzisiaj podejmujemy ten temat, bo w centrum tego dnia właśnie jest Matka Boża. Matka Boża, która z kolei chce nas przekierować w stronę Jezusa Chrystusa. I dzisiaj właśnie zastanowimy się, co Matka Boża chce powiedzieć ludziom, takim jak nam tutaj obecnym, którzy noszą w sobie i pytania, i lęki, i troski. I kiedyś w 1986 roku, objawiając się księdzu Stefanowi Gobbiemu, włoskiemu kapłanowi, powiedziała do niego coś niezwykle ważnego. Powtórzyła słowa wypowiedziane na początku XX wieku w Fatimie do ludzi, których czekały przecież te trudne doświadczenia XX wieku, a więc doświadczenie I wojny światowej, II wojny światowej, komunizmu i tego wszystkiego, co miało miejsce później w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku. Powiedziała i zapowiedziała, że ludzkość czeka wielkie cierpienie, ciężkie próby, że nastaną naprawdę bardzo trudne czasy, że to są czasy ostateczne i że wielu ludzi w tym czasie się pogubi i zgubi. I powiedziała, jedynie ci przetrwają dla wiary, dla Boga, którzy ukryją się w specjalnym schronieniu, można powiedzieć arce. I powiedziała, tą arką, tym schronieniem jest moje niepokalane serce. To przypomniała księdzu Stefanowi Gobbiemu. Zatrzymajmy się na chwilę nad słowem arka. Mamy przed oczami obraz Arki Noego, którą Bóg kazał Noemu wybudować, aby stała się schronieniem dla pewnej garstki ludzkości, która miała zostać ocalona przed wielkim potopem. Jak wiemy, potop miał być karą za grzechy ludzi. Karą za to, że ludzie nie chcieli się nawracać i stawali się z pokolenia na pokolenie coraz bardziej rozwięźli, źli, zagrożeniem dla siebie nawzajem. I ponieważ nie było odwrotu, to znaczy ich serca były tak zatwardziałe, że nie chcieli absolutnie się nawrócić, Bóg postanowił zagładę tychże ludzi, aby nie powiększać tego zła i cierpienia, które dokonywało się przez nich. I wielu ludzi śmiało się, patrząc na Noego, co ty robisz, co ty wyprawiasz, co ty budujesz. A on po prostu robił swoje. I w końcu rzeczywiście sprawdziło się to, co zapowiedział Bóg. Przyszedł wielki potop, który zabił wszystkich ludzi poza Noem i tym, którzy znaleźli się w tej arce. I dzisiaj można powiedzieć bardzo podobne czasy. Też przez świat idzie taki wielki walec, można powiedzieć potop, który zabija, niszczy wiele dusz, ludzkich istnień. I Matka Boża mówi, schowajcie się do arki, ukryjcie się w moim niepokalanym sercu. Ale tylko nieliczni wierzą w te jej słowa, pomimo doświadczeń, które przyszły na potwierdzenie słów Maryi w całym XX wieku i z jeszcze większą mocą wracają w wieku XXI, wieku obecnym. I o tym właśnie mówi Matka Boża do księdza Stefana. Mówi, w tym czasie, trudnym czasie potrzeba wam wszystkim schronienia, podążania do przystani mojego niepokalanego serca, gdyż grożą wam poważne niebezpieczeństwa ze strony zła.
I Matka Boża wskaże tutaj jakby trzy grupy tych najważniejszych niebezpieczeństw, które stanowią dla nas olbrzymie zagrożenie. I pierwszym zagrożeniem to jest grzech. Ona mówi grzech, ponieważ on niszczy życie nadprzyrodzone waszych dusz. Grzech rozszerza się jak najgorsza i najbardziej złośliwa epidemia, siejąca choroby i śmierć wszędzie, w tak wielu duszach. Jeśli stale żyjecie w grzechu ciężkim, jesteście martwi duchowo. Jeśli w takim stanie dojdziecie do kresu życia, czeka was wieczna śmierć w piekle. Piekło istnieje. Ono trwa wiecznie. Wielu zagraża dziś niebezpieczeństwo dostania się tam, bo zarażeni są tą śmiertelną chorobą. I rzeczywiście nie ma dla człowieka większego niebezpieczeństwa niż niebezpieczeństwo grzechu, ponieważ on może zabić naszą duszę. Oczywiście dusza jest nieśmiertelna. Mówimy tutaj o zabiciu Bożej łaski. Człowiek zabije życie Boże w sobie i wtedy czeka go rzeczywiście wieczne potępienie. Maria przypomina prawdę. Piekło istnieje. Przypomina w tym czasie, kiedy wielu ludzi w to wątpi. I mówi dodatkowo, ono trwa wiecznie. Ono się nigdy nie skończy. Wyobraźmy sobie wieczność w piekle. Jakże okrutny los czeka tych, którzy nie chcą uwierzyć słowom Boga, Jezusa, nie chcą uwierzyć słowom i ostrzeżeniom Maryi. I Matka Boża mówi, wielu zagraża dziś niebezpieczeństwo dostania się tam, bo zarażeni są tą śmiertelną chorobą, chorobą grzechu, akceptacji grzechu. Niestety to są słowa, które dokonują się na naszych oczach. Jakże wielu ludzi nic sobie nie robi z grzechu. Żyjemy w czasach, kiedy mówi się, grzechu już nie ma, można robić wszystko, że właściwie trudno jest cokolwiek nazywać grzechem, że to jest wolny wybór człowieka. Relatywizujemy ten grzech. Dla jednego to jest grzech, ktoś przyjdzie i mówi, dla mnie to nie jest grzech i tak dalej. I w ten sposób ludzie sami siebie gubią. I to zło, które jest między ludźmi, ono rzeczywiście jest, jak mówi Maryja, jak taka złośliwa epidemia. Jeden zaraża drugiego. Z jednego zepsucia rodzi się drugie, trzecie, jak te jabłka w koszyku. Wystarczy jedno zgnite, zarazi te najbliżej, później te dalsze, dalsze i później cały koszyk nadaje się do wyrzucenia. Tak właśnie działa grzech w ludzkich duszach, w ludzkich sercach. Wielu ludzi nazywa siebie katolikami, ale nic sobie nie robią z tego, że długie tygodnie, miesiące, nawet lata żyją w grzechach ciężkich, w odłączeniu od Pana Boga, bez możliwości przystępowania do Komunii Świętej, bo nie ma w nich chęci, żeby się nawrócić, zerwać z grzechem. I gdyby każdy z nich umarł w takim stanie, niestety spełniłyby się słowa Matki Bożej. Czekałaby ich śmierć w piekle. I to jest to pierwsze zagrożenie. Drugie, mówi Matka Boża, przed którym również chce nas uchronić, to są różnego rodzaju przypadki, tak zwane losowe, ułomności, nieszczęścia, wypadki, susze, trzęsienia ziemi, szerzące się nieuleczalne choroby. Mówi, dostrzeżecie znak ostrzegawczy w tym, co dzieje się w porządku naturalnym. Powinniście w tym zobaczyć znak Bożej sprawiedliwości, która nie może pozostawić bez ukarania niezliczonych występków popełnionych każdego dnia. A więc konsekwencją ludzkiego grzechu jest zachwianie pewnej równowagi w przyrodzie. I bardzo wiele kataklizmów, które nawiedzają Ziemię, jest spowodowanych właśnie tym, że my źle korzystamy z dóbr naturalnych. Zachwialiśmy równowagę tego świata i ponosimy później tego konsekwencje. I właściwie nie ma dnia, żebyśmy nie usłyszeli jakimś kolejnym nieszczęściu, które dzieje się w różnych zakątkach świata. I Bóg pokazuje, że ludzkie działanie, grzech, zawsze będzie miał swoje konsekwencje, nawet w świecie. I później człowiek sam niejako wymierza sobie karę w ten sposób. Ale Bóg mówi, to jest dopiero zapowiedzią tej kary wiecznej. Tam też będzie trzeba ponieść karę za zło, które dokonuje się tutaj. O tym też trzeba pamiętać. Zdajmy sobie jednak sprawę z tego, że często nie mamy wpływu na to, co robią inni ludzie. Poza tym, że możemy się za nich modlić. I że mogą nas dotykać różnego rodzaju przypadki, tak zwane losowe. I tutaj właśnie Maryja mówi, ja chcę być dla was ochroną. Zawierzcie się mojemu niepokalanemu sercu.
a pomogę wam przejść przez te wszystkie doświadczenia, które będą spotykały Ziemię, naszą planetę. A więc Matka Boża mówi, nie jesteście bezradni. Ja mogę być dla was ochroną. I w końcu wskazuje na trzecią grupę różnego rodzaju doświadczeń zła i mówi Matka Boża, że to są podziały, nienawiść, głód, nędza, wykorzystywanie, niewolnictwo, przemoc, terroryzm i wojny. A więc w tej drugiej grupie było to zło, które wpływa na planetę, na Ziemię, na naturę, a w tej trzeciej grupie to jest wpływ człowieka na człowieka. A więc to, co dzieje się między nami w społeczeństwie, kiedy wpuszczamy w nasze serca grzech, szatana. Podziały, nienawiść, głód, nędza, nierówność, wykorzystywanie i tak dalej. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Tego nie trzeba tłumaczyć. Widzimy doskonale, do czego zdolny jest człowiek, który odrzuci Boga i przykazanie miłości bliźniego. Wtedy niestety zaczyna rządzić prawo silniejszego. Prawo, w którym więcej do powiedzenia ma ten, który jest silniejszy, który ma większe środki wpływania przemocą na innych ludzi. Tak właśnie ludzie stają się narzędziami szatana. To jest świat terroru, to jest świat przemocy, wielkiej biedy. I to również w jakiś sposób na nas oddziaływuje. Tu również niestety cierpią niewinni. Matka Boża o tym wie i chce przyjść nam na pomoc. I mówi, aby ustrzec was przed każdym z tych nieszczęść, zapraszam was do ukrycia się w bezpiecznym schronieniu mego niepokalanego serca. I to jest dla nas wspaniała wiadomość, bo ja często też jako kapłan bywam pytany, proszę księdza, co ja mam zrobić? Taki świat teraz nieprzyjazny, tyle niebezpieczeństw. Tak trudno myśleć ze spokojem w sercu o tym, co jest, co nas czeka. Jak tutaj żyć, żeby gdzieś nie postradać zmysłów z powodu tego, co się teraz dzieje? Odpowiedź jest prosta. Matka Boża, która daje nam swoje bezpieczne schronienia w swoim niepokalanym sercu. Ale Matka Boża mówi jeszcze o czymś dodatkowym, czego w sposób szczególny trzeba się lękać. Mówi o tym, o czym też wspomina Księga Apokalipsy, ostatnia Księga Pisma Świętego. O ostatecznych czasach, w których królować niestety będzie Antychryst i Królestwo Antychrysta. I powie Matka Boża do księdza Gobbiego, obecnie szczególnie potrzebujecie ochrony przed straszliwymi zasadzkami mojego przeciwnika, któremu udało się ustanowić swe królestwo na świecie. Jest to królestwo sprzeciwiające się Chrystusowi, królestwo Antychrysta. W tych latach jego królowanie osiągnie szczyt mocy, władzy, wielkiego zwodzenia. Nadchodzi godzina, kiedy niegodziwiec ukaże się z całą mocą i zapragnie przywłaszczyć sobie miejsce Boga, aby sam mógł otrzymywać cześć jako Bóg. Co robić, żeby w chwili tej strasznej próby nie zagubić się, nie zniechęcić, pozostać silnym w wierze i wiernym jedynie Jezusowi i Jego Ewangelii? Moje niepokalane serce stanie się waszą silną obroną, tarczą, która ochroni was przed wszystkimi atakami mojego przeciwnika. I myślę, że też są to sprawy, które są łatwo dostrzegalne przez osoby, które są blisko Pana Boga. Jak wielu ludzi dzisiaj rzeczywiście odchodzi od Boga. Iluż jest teraz takich na świecie i to są konkretne osoby i to są konkretne systemy, które stawiają siebie na miejscu Pana Boga i które terrorem wymuszają na ludziach posłuszeństwo. Iluż dzisiaj ludzi ma wątpliwości w swojej wierze, gubi się, nie potrafi wytrwać przy Chrystusie. Jeszcze wczoraj mówili, wierzę w Boga, dzisiaj mówią, już w nic nie wierzę. To jest właśnie owoc działania Antychrysta. A więc potrzeba konkretnej ochrony. I Matka Boża mówi, ochrony, obrony, tarczy, która ochroni was przed wszystkimi atakami mojego przeciwnika. I to będzie znowu moje niepokalane serce. W moim niepokalanym sercu znajdziecie pociechę. Do kogo będziecie mogli zwrócić się w czekających was bolesnych chwilach, kiedy wielkie odstępstwo osiągnie pełnię, a ludzkość dojdzie do szczytu negowania Boga i buntu przeciw Niemu, do szczytu nieprawości i niezgody,
nienawiści i zniszczenia, zła i bezbożności. Na jakim etapie jesteśmy, jak daleko od tego szczytu? Trudno powiedzieć. Ale każdy rok, myślę, napawa nas coraz większym lękiem, bo widzimy, co się dzieje. A więc nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać. Matka Boża mówi dalej, w moim niepokalanym sercu znajdziecie pociechę. Dlatego powtarzam dziś każdemu z was to, co powiedziałam w Fatimie mojej córce Łucji. Moje niepokalane serce stanie się twym schronieniem i bezpieczną drogą, która doprowadzi cię do Boga. W dniu poświęconym przez Kościół na oddawanie szczególnej czci memu niepokalanemu sercu wyrażam pragnienie, by stało się ono dla wszystkich kotwicą zbawienia. Dzień ustanowiony przez Kościół na oddawanie szczególnego czci Najświętszej Maryi, niepokalanemu sercu Maryi jest taki konkretny dzień i to jest zawsze sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. To nie ma konkretnej daty, bo to jest święto ruchome. Akurat w tym roku to święto przypadło 17 czerwca. Ale jest to właśnie taki jeden dzień ustanowiony przez Kościół, w którym oddajemy cześć niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Jest to czas wyjątkowych łask. W wielu rodzinach, w parafiach następuje odnowienie swojego zawierzenia się niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny, albo są tacy, którzy po raz pierwszy robią to bardzo świadomie. I to jest wyjątkowy czas, czas wielkich łask. Ja myślę też, że my w Polsce jesteśmy w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ w naszym kraju każda pierwsza sobota miesiąca ma taki przywilej, że możemy sprawować mszę świętą właśnie z tego formularza, ze święta niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Czyli właśnie niejako w pierwszą sobotę miesiąca zawsze możemy uczcić niepokalane serce Matki Bożej. I możemy też powiedzieć, że otrzymujemy dokładnie te same łaski, co ten jeden raz w roku. Wyjątkowa łaska dla naszego kraju. Wielu z niej korzysta. W wielu parafiach są wtedy nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Wiele osób przyjmuje komunie święte, wynagradzające niepokalanemu sercu Matki Bożej. Podejmuje jeszcze konkretne działania, które mają temu sercu wynagradzać. A więc robią dokładnie to, czego Matka Boża pragnie od swoich czcicieli, od tych, którzy ukrywają się w jej niepokalanym sercu. A więc jak widzimy, to nie jest jakaś magia, że ja raz wypowiedziałem jakąś modlitwę i nic mi się nie stanie, tylko że to jest pewien sposób funkcjonowania i w Kościele, i w wierze. Trwanie blisko Matki Bożej, modlitwa zawierzenia, ufność, oczywiście ucieczka też od tego wszystkiego, co prowadzi do tego zła pierwszego, drugiego, trzeciego, co jest fundamentem tego zła, czyli ucieczka od grzechu, trzymanie się z dala od grzechu i trwanie blisko Pana Jezusa, częste przystępowanie do sakramentów świętych. To jest właśnie życiem, które wynika z oddania się niepokalanemu sercu Maryi. I wtedy możemy liczyć na te Boże łaski. Łaski, które obiecuje nam Matka Boża, no i specjalną ochronę. To wszystko dokonuje się właśnie wtedy. Więc czciciele niepokalanego serca Maryi to podejmują i też przez jakieś zewnętrzne znaki chcą pokazać innym, ale przede wszystkim dla samych siebie ustanowić takie przestrzenie spotkania się, skrywania się w tym sercu Maryi. Takim najbardziej powszechnym jest to, że w naszych domach, mieszkaniach mogą pojawić się takie dwa obrazy. Jeden to jest właśnie obraz niepokalanego serca Matki Bożej, ale z reguły obok jest obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Być może nawet w waszych domach takie dwa obrazy są. I one dla czcicieli Matki Bożej, czy niepokalanego serca, czy Najświętszego Serca Pana Jezusa, to są właśnie te miejsca, punkty, w których gromadzimy się na modlitwie rodzinnej, czy małżeńskiej, czy indywidualnej. Właśnie tam codziennie ponawiamy nasze oddanie tym dwóm sercom. Niektórzy jeszcze dodatkowo podejmują jakieś prywatne praktyki, przez które chcą oddawać cześć niepokalanemu sercu Matki Bożej. Znam wiele wspaniałych świadectw osób, które schowały się w tym niepokalanym sercu Maryi, które zawierzyły się temu sercu. Dla przykładu jedno małżeństwo, które było praktycznie na skraju, na krawędzi rozpadu. Dwoje małżonków okrutnie poranionych,
poranili się wzajemnie przez swoje błędy, ale żadne z nich nie chciało przyznać, że jest winne i szukali pomocy, można powiedzieć, wszędzie, ale nie mogli tej pomocy nigdzie otrzymać, ponieważ tak jak powiedziałem, ich problem polegał na tym, że żadny nie chciał przyznać się, że coś miało na sumieniu. I w końcu jeden kapłan im powiedział: słuchajcie, ja wam tutaj daję taki obrazek, tam z tyłu jest modlitwa, proszę sobie poczytajcie, tu chodzi niepokalane serce Matki Bożej, jak to zrozumiecie, jak to podejmiecie, to zróbcie, bo chyba tylko Matka Boża może wam pomóc, bo już dla was ja nie widzę żadnego ratunku. No i oni to wzięli, obrazeczek, jakaś kolejna modlitwa, przecież oni się modlili. No ale jakoś do nich dotarło, że może właśnie to będzie coś skutecznego i po jakimś czasie podjęli to, żeby oddać się, zawierzyć niepokalanemu sercu Matki Bożej i po jakimś czasie wracają do tego księdza i mówią: księże, ksiądz uratował nasze małżeństwo. Nie wiemy, jak to się stało, ale Matka Boża działała od wewnątrz naszych serc i pokazała nam prawdę o nas samych, o naszych wzajemnych słabościach, tym wszystkim, czym siebie wzajemnie raniliśmy. Po raz pierwszy potrafiliśmy przyznać się do naszych błędów, powiedzieć sobie: tak, to ja też tutaj mam swój udział w tym złu, które nas spotkało. Przeprosiliśmy się, wybaczyliśmy sobie, idziemy teraz dalej. To Matka Boża to zrobiła. Małżeństwo, któremu nikt nie dawał szans. Inny przypadek to byli rodzice. Też pewne małżeństwo, które miało troje dorosłych już dzieci, ale każde z tych dzieci pobłądziło. Jedno odeszło od Boga, drugie żyło poza sakramentami w jakiejś dziwnej relacji, trzecie też bardzo pogubione, problemy z prawem. I ci rodzice mówią: co my możemy zrobić, żeby ratować duszę naszych dzieci? Przecież one idą prostą drogą do piekła. I też pewien kapłan im poradził: zawierzcie te swoje dzieci niepokalanemu sercu Matki Bożej. Ona je poratuje. Oni mówią: ale my już nie wiemy nawet, w jaki sposób mogłaby ich uratować. Ten kapłan mówi: ale Matka Boża wie, jak ich uratować. Ona zna wiele sposobów na ratunek dla waszych dzieci. Ale zawierzcie te dzieci w sercu Matki Bożej. Rzeczywiście tak zrobili. I znowu po jakimś czasie okazało się, że następuje jakaś przemiana w sercach tych dzieci. Jedno po jakimś czasie pojawia się w kościele, drugie przygotowuje się do spowiedzi z całego życia, trzecie podejmuje jakąś decyzję, która dotyczy życia, zerwania z tym grzechem, w którym żyje. I oni teraz cieszą się, bo widzą, że oddali inicjatywę Matce Bożej, a ona od wewnątrz działa w sercach ich dzieci. Jeszcze przykład jednego kapłana, który z przerażeniem przyglądał się, jak pustoszeje jego parafia. Widzimy, co się dzieje teraz w Polsce, jak bardzo jesteśmy atakowani, jak bardzo atakowana jest nasza wiara, jak wielu ludzi jest tak słabych w wierze, że jedna informacja, czy prawdziwa, czy nieprawdziwa, powoduje, że rezygnują z kościoła, z praktyk i tak dalej. I ten kapłan szczególnie był przerażony tym, że wielu jego parafian nie wróciło do kościołów po pandemii i mówił: co ja teraz mogę zrobić, żeby ich odzyskać? Przecież zagrożone są ich dusze, zbawienie, oni nie przystępują do sakramentów. I wtedy zawierzył swoją parafię Matce Bożej i niepokalanemu sercu, wprowadził nabożeństwa ku czci niepokalanego serca Matki Bożej i nagle zaczyna obserwować. Co niedziela coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. W konfesjonale słyszy, ktoś się spowiada: nie byłem 2 lata w kościele, nie byłem 3 lata w kościele, ale chcę teraz zacząć od początku, chcę się nawrócić. Jedna, druga, piąta, dziesiąta, 20 taka spowiedź. I on mówi: to nie jest przypadek. To Matka Boża działa w sercach moich parafian. Tak właśnie działa Matka Boża. Myślę, że dobrze znacie te różne sytuacje waszego życia, gdzie potrzeba by właśnie takiego działania Matki Bożej. I dlatego teraz zapraszam was, żebyście odmówili razem ze mną taki akt zawierzenia niepokalanemu sercu Matki Bożej. Są różne wersje tego aktu. Ja teraz przeczytam taki krótki, ale też łatwo można znaleźć w internecie znacznie dłuższy, który warto sobie wydrukować i co jakiś czas, może właśnie w każdą pierwszą sobotę miesiąca, odmawiać, czy to jako małżonkowi, czy cała rodzina, właśnie po to, żeby skryć się w tym niepokalanym sercu Matki Bożej, żeby uchronić się przed tymi wszystkimi niebezpieczeństwami, które zagrażają wam, waszym rodzinom, małżeństwom, waszym duszom. Dlatego teraz powstańmy
Ja będę czytał tę modlitwę głośno. Wy ją powtarzajcie w swoich sercach. I wzbudźmy w sobie teraz pragnienie rzeczywistego zawierzenia się niepokalanemu sercu Matki Bożej. Z ufnością, że ona chce nas przyjąć jako swoje dzieci. Chce nam dać schronienie, ukojenie i pomoc w tych naszych trudnościach. Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja Maryjo, Królowo Polski, biorąc za wzór świętego Jana Pawła II, mówię dziś, cały jestem Twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem. Mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną. Każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko, co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty, najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen.